Siemaneczko ludziska, zaczynamy 51. odcinek i zaraz rozpoczniemy misję fabularną, rozmowa z dyrektorką. Tutaj jeszcze udało mi się w tym miejscu znaleźć jedną komnatę, która jest zamknięta i skrywa całkiem fajne skarby, potrzebne tutaj do zrobienia 100%. Ja wam pokażę. Musimy generalnie udać się do sali map. Tutaj musimy użyć kameleona. Mamy skrzynię. Tutaj mamy, proszę Państwa, stronę przewodnika. Komnata szlabanu. Sala ta miała być głównym miejscem karania uczniów w szkole, mimo że tortury fizyczne nie są już stosowane podczas szlabanu, aura tych przerażających praktyk nadal się tu utrzymuje. Dobra. Tu mamy jeszcze jakieś przedmiociki. Dobra, ludziska. Tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, którą nie mogę, kurczę, za bardzo znaleźć, ale... Revelio. Tam coś, kurde, jest. Tylko pytanie, jak tam wejść. Aha, to tędy żeśmy wchodzili. Tutaj mamy tą zagadkę z tymi... z tym motylkiem. Nie wiem, czy pamiętacie. Lumos. Kurczę, ale nie wiem, gdzie to cholera jest. Revelio. O, proszę, co to za ta jest? Może tu? A tu już byłem, widzę, to jest otwarte. Nie mogę znaleźć tego motylka. Za żadne skarby. Tu już wychodzimy stąd. Dobra, wiecie, to żeby nie przedłużać, ja zrobię cięcie i wam pokażę, gdzie znajduje się ten motylek. Udało mi się tutaj jakąś salę znaleźć i to jest chyba to. Patrzcie, tutaj nas jeszcze nie było, na pewno. Bo tak, tutaj mamy skarb. Tutaj mamy stronę z przewodnika. Gobelin polowania bez głów. Ten gobelin przedstawia polowanie bez głów, grupę bezgłowych duchów zorganizowaną przez Sir Patryka Delane Podmore, która gra w różne bezgłowe gry. Okej. Okay. Nie będę tego już doczytywał. Tutaj mamy z kolei skarb. I tutaj gdzieś chyba... O, kolejny mamy tutaj jeszcze wpis. Komnata przyjęć w rocznicę śmierci. Ta ponura, rozległa komnata w dolnej części lochu Hogwardu to idealne miejsce na urządzania przyjęcia w rocznicę śmierci obchodzoną przez nawiedzające zamek duchy. Śmiertelnicy powinni unikać tego typu świąt, albowiem podawane jest tam zgniłe jedzenie, albo duchy mogły wyczuć jego zapach. Aha, aby duchy mogły wyczuć jego zapach. Dobra, mamy tutaj to i tutaj zdaje się, że chyba nic nie znajdziemy, ale... Dwa, myślę, że tutaj jeszcze znajdziemy motylka. Kolejna strona przewodnika. Jak tam są statystyki? Się prezentują. 22 na 35. O matku, to jeszcze 12 skarbów. Jest stron przewodników. Tu jeszcze musimy zdobyć. Powiem wam też, że jakaś część mapy jest przyblokowana. No, w takim razie się cofnijmy. Ale wydawało mi się, że tutaj widziałem motylka. Revelio. Przynajmniej tutaj na tym obrazie był ten rysunek, widzicie, tego posągu z ogniem i te dwie lampy. Ale tu tego w żaden sposób nie możemy znaleźć, więc albo coś jest po prostu zbagowane i tego motylka tu nie ma. Prawdopodobnie tak to chyba wygląda. No i tutaj byliśmy przed chwilą, nie? W tej komnacie. Dobra, ludziska, zostawmy ten temat spokoju, zacznijmy zadanie główne. W międzyczasie jeszcze dotarłem do tego mostu z tymi zagadkami. Już wiem, jak to tutaj ma być ustawione.
Także tak, tutaj ma być jedynka dobrze zustawiona. Aha, czekajcie, bo ja muszę to jeszcze podpalić, nie? Okej, to się pali, dobra. Tu ma być dwójka. Tu ma być cztery. Co tu mamy chyba podpowiedź, wiecie? O, w tym miejscu. Chociaż nie, nie ma podpowiedzi. To jest jedynka, a tutaj ma być dwójka. Trójka. Rozwiąż zagadkę. Tajemnica Hogwardu. Ukończono wyzwanie. Rozwiąż tajemnicę Hogwardu. A patrzcie, co tam jest pod spodem. Mam jakieś skarby, tylko pytanie teraz, jak tam na dół zejść. Przyznam szczerze, nie mam pojęcia. Bo ja tutaj w zasadzie mogę latać, tak? Ale tam nie mogę wlecieć. Na żadne skarby. A tu jest drabina. Okej. Kurde, co to za tajemnica Hogwardu? Wiecie co, jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz. Mamy tutaj 120... nie, wróć. Skarby 22 na 35. O, proszę. Okej, okay, tutaj tyle. Ale mieliśmy 22 na 35, a mamy 24 na 35. No super. I tutaj mieliśmy te dwa przedmioty. To są przedmioty, które się nazywają... Cały czas o tym zapamiętam. Przedmioty kolekcjonerskie, tylko to są chyba wyczarowania. Tak. Tutaj jeszcze nam brakuje łohoho. Dobra, wracamy do tematu zadania. Wróćmy do tej dyrektorki. Jeszcze mi się coś udało znaleźć. Powiem wam szczerze, że nie mogę sobie poradzić z tą salą. Nie mogę do niej dotrzeć. Ale chyba będę musiał skorzystać z jakiegoś poradnika, bo kurde... niestety misja... znaczy ten... Gra nie chce nas tutaj pokierować. Do celu. Ale tutaj jeszcze to znalazłem, więc wam pokażę, co udało mi się tutaj znaleźć. Bo tutaj nas jeszcze nie było. Mamy tutaj skarb chyba, tak. Rękawice. Tutaj mamy skrzynię. Tutaj mamy jakąś notatkę, ale tego nie będę wam czytał, bo nie mamy na to czasu. I tutaj mamy chyba jeszcze coś. Trzeci poziom zamka. O kurde. To może być coś ciekawego, jakiś przedmiot legendarny pewnie. Jaka kupa, ale tutaj kurczę nas nie było. Kolejny zamek, matko i córko. Powariowali? Dobra. Kolejne zakamarki zamku otwarte. Przy czym najgorsze jest to, że nie mogę sobie do tej komnaty mapy trafić. Nie wiem, kurde, jak tam dotrzeć. I gdzie my tutaj widzicie po tych żółtych kropkach, to w ogóle gra mnie gdzieś prowadzi. Cholera go wiedzie. Później się jakby w kółku kręcimy, więc z tym jest problem. Ale kurde, ze mnie łoś. Nawet się nie chcę przyznawać. Patrzcie, jak wejdziemy na mapę. Kurde, nie zauważyłem tego.
i znajdziemy sobie tutaj na sekretne pomieszczenie, to mamy tutaj pokój życzeń i mamy tutaj komnaty mapy. Ja pierdzielę. Wiecie, człowiek się całe życie czegoś uczy, więc mam nadzieję, że nie otrzymam 10, czy 20, czy 100 łapek w dół za to. Ale przy okazji trochę żeśmy mapę poczyścili w zamku z sekretów. Welcome back. Hello, professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Wow. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. Ooh. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Dobra, misja ukończona. Rozmowa z dyrektorką. Myślę, że jeszcze sobie spokojnie możemy jedną misję pocisnąć, przy czym nie wiem, czy... Revelio. Czy nam się tutaj coś pojawiło z zadań głównych? Podstawę szantażu. Niespodziewane spotkanie. O, czekajcie, wiecie co? Albo nie, dobra, niech będzie. O, coś się chyba pojawiło. Czekajcie, wyjdź. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Dobra, mamy coś tutaj. Pojawiło się nam jakieś zadanie. Wieloskokowa intryga. Muszę porozmawiać z profesorem Figiem, jak dostać się do gabinetu dyrektora obrońcy. Coś dla mnie w nim zaplanowali. Dobra, możemy to zadanie zrobić. Myślę, że to nie będzie jakiś długi temat. Zresztą nawet gdyby to... No to będziemy grać, aż skończymy to zadanie. Pojawiły się też, jak widzę, dwa zadania poboczne. I na nowej mapie świata, tam, jak żeśmy lecieli na południe, to też się chyba tutaj coś pojawiło. Jak sobie wejdziemy na mapę świata, prawda, tutaj, o... Jak ja tutaj się kierowałem, to tutaj zdaje się, że chyba gdzieś były misje. O tutaj, przynajmniej jedna, o, na ratunek Rokoko. To też sobie to zrobimy, ale to już na razie ten temat zostawmy. Dobra, kierujmy się tutaj tak, jak nas gra prowadzi. Tutaj widzicie, mamy zadanie, a na razie go nie ruszam. Jak FPS-y spadły, wow. Troszeczkę chyba poszedłem nie w tą stronę, to trzeba. Revelio. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrok clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrok. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not,
It's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Ooh. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Kurde. O matko. Ej, dobre to. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Ale jaja. Now to find the headmaster's house elf. Wiecie, że nie mogę teraz używać czarów. Depulso. Professor, a moment of your time. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did. Yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Oh, matko. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. Oh, I matko. Do, and thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Ja pierdziu. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. You call that a shine on those boots? Do better. The headmaster approaching. Ale kurde jaja. Wszyscy mnie zaczepiają teraz. Żebym jakiś głupot nie narobił. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Headmaster, here, what could he want? When I witness what passes for magic in these halls, I... Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But... The injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes, sir. Good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why.
Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a head? Stand proud, purebloods. The future is yours. I fell asleep in that. Ja pierdzielę, łane jaja. I hope it's not about anything I've been doing. Nie będę z tymi wszystkimi NPC-ami tutaj rozmawiał. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word, please. Hello, shit. Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Ah, since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Załatwia tajne sprawy dla ministerstwa. Wcale mi go nie brak. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, 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 you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I am happy to look into... Good, good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Już po... jedzie po... Wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand. Będziemy tutaj uzyskać... Professor Fig some breathing room? Wygłaszać tutaj... What a wonderful job Scrope is doing. A nie, dobra, to jest zgrzytek. Scrope! Greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Hmm. Right. Of course, Master does remember it. Huh. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Shit. Szybko trzeba się schować, bo mnie zauważą. Made it just in time. It's wearing off. Ja pierdzielę. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Dobra, tylko gdzie jest ta chimera? A, misja ukończona. Wieloskokowa intryga. Dobra, to myślę, że już trzeciego zadania nie będziemy siekać. Zrobimy sobie tutaj takie zadanko, które widziałem.
O, tutaj na zewnątrz, cyk. I tutaj mamy coś takiego jak kort przywoływaczy miecz 4. Cokolwiek to znaczy. Tutaj będziemy oczywiście grać w te kule. Nie wiem, czy to pamiętacie, czy ktoś oglądał te odcinki poprzednie. A, i tutaj mamy jakieś utrudnienia dodatkowe. Hello. Are you here for someone as court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to lose, I mean, play a match? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Dobra. Kto zaczyna? Ja? Ona? Ona. Ej, co to takie przyciąga? Aha. O kurde. No, a teraz ja. Such grace. Finesse. Akio. Ale kicha, ja pierdziela. Precisely as planned. 60 punktów ma skubana. Ej, te kule się coś szybciej przemieszczają niż wcześniej. Such grace. Finesse. Akio. Więc będą się to powtórzyć. Precisely as planned. No jak teraz mi się uda. Akio. No nic, jeszcze raz musimy powtórzyć to. Mam nadzieję, że możemy zagrać jeszcze raz. O kurde. Hard luck. Care for another round? Absolutely. That's the spirit. No, dajesz, panie, dajesz. Tu jest 50, tu jest 30, tam jest 20, 10, dobra. Precisely as planned. Akio. Jest 50. The billywig, I'll never top that. Akio. Precisely as planned. Spróbujmy tutaj tak pocisnąć, może żeby to odbić, ja wiem. Akio. Jest 50. Mamy stówę. Nice technique. Akio. Precisely as planned. Ile mi teraz potrzeba, żeby wygrać? Aha, tu już wygrałem. Dobra, fantastycznie. Aha. Kurwa, ale miałem szczęście. Ja pierdzielę. Such grace. Finesse. Wow, you are good. No, dosyć ciężkie to było, przyznam szczerze. Kilka prób miałem. Nie będę oszukiwał. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I practice as much as I can. Practice, eh? I suppose I could try that. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Czyli jeszcze jedna tutaj gra przed nami. Okej, misja poboczna ukończona. Dobra, mamy trochę czasu, ale już nie będziemy misji robić. Zrobimy sobie jakieś aktywności.
Na przykład może tutaj. O, mamy jakieś skarbce. Może prędzej tu, o. Albo pokonajmy może tego nikczemnego wroga, ja wiem. Poczekajcie, czego mi to tak dziwnie? Przenieśmy się tutaj gdzieś, o. Rozbój wroga. Hello? Someone's here. I won't rest. Akio. Złap i rzuć rozbrojoną broń. Dobra, tego już nie zrobimy, bo to chyba znikło nam. Tutaj mamy legowisko troli. O proszę, to możemy w sumie jednego trolla ubić, dlatego że potrzebujemy tutaj wyzwania mieć zrobione właśnie z tym typem przeciwnika. Super. Jeszcze jeden troll, będziemy mieli wyzwanie zaliczone. Teraz będziemy skakać. Tu jest wyżej, czy tu? Może być problematyczne trochę. Not so tricky after all, Merlin. Patrzcie, może nawet skakać na główkę w tej grze. Dobra, gitara. Tutaj mamy kolejną zagadkę. Przewij szarże za pomocą depulso. Które to było depulso? To jest chyba to. Będę próbował. Tylko że coś tam średnio działa. A to jest wilka. Okej, okay, tego wilka trwają. This could prove dangerous if I'm not careful. To nie był wilk. Confringo.
Co to jest? Ej, tu nie ma żadnej zagadki. Ej, co to kurczę za jest, za ten, za wyzwanie? Nie mam pojęcia, co tu mamy zrobić, przyznam szczerze. Lumos. Revelio. Oh shit. Levioso. To takie heca. Dobra. Udało się to zrobić. No niektóre te zagadki naprawdę no są dosyć wymagające. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. A to będziemy to zapalać te znicze. To jest jeden, tu jest najdłuższy. Kurde, tutaj. Nie wiem, czy ja tutaj dosięgnę. No, dosięgnę nawet. A co to się. Czego to się nie chce zapalić? Co to się stało z tym? A, wróć. Co to się dzieje? Ja muszę do wyżej trafić? Musimy wyżej to zapalać, a nie nie walić w słup, tylko tylko w znicz. Dobra. Kolejna zagadka rozwiązana. Tutaj mamy mały obóz. Spowolni zabójcę lojalistów. Czym się spowalnia? O, tym. You've one less follower, Ranrock. Zadanie udało nam się tutaj zaliczyć. Tutaj mamy wyzwanie z tymi trzema, a będziemy niszczyć te głowy. Would be proud. Nie wiem, czy to był nasz czas. Revelio. Dobra. Idziemy jak burza. Jak dzik w maliny. Wiecie co, bo się chyba ten głos tego to zmiotło. To może do niego zaraz tam podlecimy i sobie ten to ulepszymy tą miotłę na trzeci poziom.
This looks intriguing. Revelio. Very nice. Co tu jeszcze mamy? Więc co? Może byśmy tego nikczemnego wroga pokonali? Albo on pokona nas. A nie no. Such arrogance. You little moon calf. Mandragora. I've been fighting since before you were born. Arrest the momentum. Udało się nawet wyzwanie zaliczyć, kurczę. To chyba tak całkowicie przez przypadek. Co jeszcze możemy jedną rzecz zrobić i za chwilę powrócimy. Tam gdzie mamy wrócić. Tu wszystko mamy zrobione. Legowisko tutaj można by było podlecieć, ale dobra, tam może innym razem. A balony. Mówisz, masz. Kurde, nie mogę trafić, ja pierdzielę. Ej, co jest kuźwa grane? Ej, co się dzieje? Ta gra czasami mnie zaskakuje. O, motylki, motylki to nie. To sobie zrobimy motylki, bo... Czego nie mogę lądować? Bo one zostawiają fajną rzecz. Widzicie? Kolekcje. Aha, jakby to otworzyć, potrzebuję kostki. Accio. Wingardium Leviosa. I should investigate. Revelio. O nie, tylko nie to. Shit. O kurde. W lewo, w prawo, to pewnie prawdopodobnie będzie na dół. Tylko muszę sobie wziąć odpowiedni czar. Żeby to odwrócić. Nie tak. O kurde.
To nie działa. W lewo, do góry, w prawo. Aha, bo tu musi być z tej strony. Wingardium Leviosa. Jest. Revelio. Dobra. To też widzicie, wcale takie oczywiste nie było. O kurde, tam na dole coś jest. Pytanie, co to jest? Jak to zebrać? A, to prawdopodobnie jest to. Dobra, tak mówię, wróćmy się jeszcze do Hogsmeade. Tylko... A, pod trzema miotłami. Nie, to gdzie to było? Ollivander. Jest tutaj sklep sportowy. Gotówkę mama, ale chyba potrzebujemy 7000, żeby ulepszyć miotłę na trzeci poziom. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. Ulepszenie miotły. Ulepszenie, które maksymalnie zwiększa przyspieszenie i prędkość. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Także w tym odcinku to wszystko. Matko. A mnie zgaga męczy. Sprzedamy te wszystkie przedmioty. One się nam nie przydadzą. Tamte sobie zidentyfikujemy może w następnym odcinku. Dziękuję za wszystko. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że dotarliście do końca. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Cześć.